Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Wnuczko moja droga, dlaczego mi to zrobiłaś? Całe życie żyłam DLA ciebie. Robiłam DLA ciebie wszystko, a ty? Próbujesz mnie zabić na starość? No gdzie ty coś takiego widziałaś, żeby twoja własna wnuczka oddała babcię do sierocińca? Opamiętaj się. Nie ingeruję w twoje życie. Nie zostało mi wiele czasu. Daj mi dożyć w spokoju we własnym domu. Nie niszcz go. Milena nie mogła uwierzyć, że Anna zdecydowała się umieścić ją w domu opieki. I choć jej wnuczka opisywała to wszystko zupełnie inaczej i udawała, że wysyła babcię do ośrodka wczasowego, staruszka wszystko rozumiała. Wychowywała Annę sama i naprawdę robiła DLA niej wszystko, co mogła. Nigdy niczego nie potrzebowała. Milena była osobą, która DLA dobra ukochanej osoby gotowa była zdjąć koszulę i z pewnością nie spodziewała się, że wnuczka odwdzięczy się jej w takim monecie. A Anna po prostu miała dość czekania. Jej babcia jest już stara i niedołężna, ale wciąż nie wybiera się na tamten świat. Anna nie mogła się doczekać, by odziedziczyć spadek i rozporządzić nim po swojemu. W dzisiejszych czasach wszyscy tak robią. Argumentowała, próbując przekonać Milenę, że w dzisiejszym świecie większość starych ludzi dożywa swoich dni w specjalnych instytucjach, gdzie są otoczeni troskliwą opieką. Nie mam czasu się tobą zajmować. Tam będzie ci lepiej, uwierz mi. Poczyniłem już wszystkie przygotowania. Pozostaje ci tylko przyjechać tutaj i załatwić formalności. A potem się przyzwyczaisz. Ale ja nie jestem niedołężna. Milena, która mimo zaawansowanego wieku cieszyła się nie tylko dobrym zdrowiem i pamięcią, ale też dobrą kondycją. Nie wchodzę ci w drogę i potrafię o siebie zadbać. I tyle. Anna odpowiedziała surowo. Precz z tym całym gadaniem. Zabiorę cię tam jeszcze dzisiaj. Im szybciej, tym lepiej. Jakże Milena żałowała, że wzięła sobie takiego węża na kark. Gdyby wiedziała wcześniej, nigdy nie traktowałaby Anny z taką trwogą. Jesteś taka sama jak twoja matka, dziewczyno, zupełnie jak jej matka, mruknęła babcia, gdy wnuczka wyprowadziła ją pod ramię z samochodu. Nic się nie stało. Bóg jest twoim sędzią. On wszystko widzi. Zapłacisz za swoje grzechy. Anna była podekscytowana. Umieściła babcię w najnędzniejszym domu opieki, gdzie dzienny koszt utrzymania był tak marny, że było oczywiste, że starzy ludzie nie byli tam nawet karmieni odpadkami. To było właściwe miejsce. Anna zorientowała się po wyglądzie placówki, że to prawdziwy barak. Niedługo umrzesz, stara wiedźmo. Rozmyślała sobie dziewczyna, która już wyobrażała sobie, jak odda wszystkie pieniądze za dwa mieszkania i antyki i otworzy własny biznes. A czego ona potrzebowała w życiu? Było to pytanie retoryczne, na które Milena nie znała odpowiedzi. Anna do niczego nie aspirowała. Byle miała pieniądze i wolność. Dlatego babcia nigdy w niczym jej nie ograniczała. Jeśli nie chciała chodzić do szkoły, to nie chodziła. Jeśli potrzebowała pieniędzy na życie, była mile widziana. Całe życie żyła tak, jakby była pod kontrolą Chrystusa. I żyła. Doszła do punktu, w którym postanowiła zabić swoją babcię. Atmosfera w domu opieki była fatalna. Milena nie zdążyła rozgościć się w przydzielonym jej pokoju o odrapanych ścianach i nieumytych oknach, a od razu usłyszała krzyki sąsiadów zza ściany. I ja ci mówię, Maciej, że tu są pluskwy? Masz, sam zobacz, powiedziała jedna z babć, podnosząc materac. Ale w twoim pokoju będzie czyściej. Chyba się do ciebie wprowadzę. Zamknij się szybko. Rozległ się surowy, autorytarny, kobiecy głos, który przerwał zarówno uwagi Macieja, jak i nieznajomej babci. Każdy będzie mieszkał w swoim pokoju. A pluskwy? Cóż poradzić, zdarzają się. To nie jest ośrodek wczasowy. Szybko zamknęli gęby i poszli do swoich but. Jest pora obiadowa, a ty nawet nie pościeliłeś jeszcze łóżek. Co za miejsce, co za miejsce, co za miejsce. Milena pomyślała z przerażeniem i zaczęła sprawdzać swoje łóżko w poszukiwaniu owadów. Na szczęście, jeśli można to tak nazwać, materac i pościel były czyste. Przynajmniej coś było czyste. Dla kobiety, która była przyzwyczajona do życia w idealnej czystości, obecność owadów była nie do przyjęcia. Nie mogła sobie wyobrazić, jak to jest leżeć w łóżku, po którym pełzają pluskwy. I nie chciała sobie tego wyobrażać. A ludzie żyli tak od lat. I wstyd DLA ich dzieci, że zapewniają taką starość bezbronnym emerytom. Oni mają w dupie wszystko poza swoim spadkiem. Nie mają żadnych zasad i nigdy nie mieli. Tylko wydawać, bawić się i drapać po języku.
Rozmawiając z miejscowymi staruszkami, Milena zdała sobie sprawę, że nie jest sama. Każdy miał swoją historię, naznaczoną konkretną tragedią. Prawie każdy trafił tu nie z własnej woli, ale Macieja przywiózł tu jego syn. Wychowywał go całe życie, karmił, tak jak ja, moją Weronikę, ale wyrósł na 2-metrowego dzika i postanowił zabić ojca. Potrzebował mieszkania. On i jego żona mieli dość płacenia za sąd. Sama Monika też nie była samotna. Córka Weroniki nie oszczędzała staruszki, gdy tylko kwestia przestrzeni stała się na tyle paląca, że między nią a mężem zaczęło dochodzić do konfliktów. Sprowadziła nie wiadomo kogo. Kobieta lamentowała. Nie ma domu, nie ma podwórka, nie ma odpowiedniej pracy. Mówi: kocham go, ale nie mogę. Takie są czasy. Nikt nie zarabia wystarczająco dużo, by przeżyć. Tak to już jest. Gdyby mniej siedział na kanapie, może by zarobił. A teraz? Jest zagranicznym królem. Potrzebuje 2 dni wolnego, aby zregenerować siły po ciężkim tygodniu pracy. Brakuje mu tchu. Nie mogę znieść złości na nich. Milena podzielała ból oburzenia starych ludzi. Sama nie była w lepszej sytuacji i nie miała do kogo zwrócić się o pomoc. Jak mogła przegapić swoją wnuczkę? Przegapić moment, w którym Anna zmieniła się w takiego potwora. Kiedyś była taką dobrą dziewczynką, piękną i mądrą, ale chyba złe geny wzięły górę. Bez względu na to, jak bardzo Milena starała się wychować Annę na porządną osobę, nie udało jej się. A personel tutaj, jaki paskudny. Monika nie przestawała narzekać. Nie wyobrażasz sobie. Niedługo zobaczysz i wszystko zrozumiesz. Dyrektorka Cerber, kobieta tak nieposłuszna i wredna, zachowuje się tak, jakby szczególną przyjemność sprawiało jej znęcanie się nad bezbronnymi staruszkami. Czy to był jej głos przed chwilą? Zapytała Milena. Była. Monika prychnęła piskliwie. Ona tu nikomu nie daje spokojnie żyć. Starzy ludzie umierają z głodu, ale ona ma to gdzieś. A jej zastępca to też żmija. Jedyną dobrą dziewczyną jest Karolina, pielęgniarka. Myje i pyta, jak się mają, a czasem nawet przynosi staruszkom słodycze. Co za człowiek. Z wielką duszą i otwartym sercem. Troszczy się o ludzi. Szanuje ich i czuje ich. Tylko tacy ludzie nigdy nie docierają na szczyt. Spędzają całe życie jako służący. Taki jest los zwykłych, dobrych ludzi. Im gorszy jest człowiek, tym wyższa jest jego waga społeczna. Tak było również w naszych czasach. Nikogo to nie dziwi. Skończywszy serdeczne rozmowy ze staruszkami, Milena udała się do swojego pokoju, gdzie wszystko było tak obskurne, że biedna kobieta nie mogła nawet uwierzyć, że tu jest. Jakim cudem dożyłam takich czasów? Pomyślała ze smutkiem. Całe życie pracowałam uczciwie, nikomu nie szkodziłam, a moja wnuczka zesłała mnie do najprawdziwszego piekła. Z tymi myślami kobieta zasnęła, a kiedy się obudziła, zobaczyła, że nie jest sama w pokoju. Och, przepraszam, obudziłam cię. Dziewczyna w mundurze była zakłopotana. Nie chciałam, naprawdę. Po prostu pomyślałam, że posprzątam, kiedy będziesz spała, żebyś się obudziła i żeby było czysto. Dawno nikt nie był w tym pokoju. Jest zamknięty od wieków. Nie pamiętam, kiedy ostatnio myłam podłogi. W tym momencie Milena nawet nie pomyślała o tym, że trafiła do brudnego, nieumytego pokoju. Płochliwość kobiety zdawała się zanikać. Wpatrywała się w pielęgniarkę, badając każdy rys jej twarzy i zastanawiała się. Jak to możliwe? Przez umysł kobiety przemknęła myśl. To raczej nie przypadek. Dziewczyna, która stała z wiadrem i szmatą na środku pokoju, była dokładną kopią Anny. Tylko ta sama twarz. Zauważyła, że staruszka dziwnie na nią patrzy. Nie może oderwać od niej wzroku i jest w stuporze. To wprawiło Karolinę w zakłopotanie i po kilku minutach ciszy między nimi postanowiła odezwać się pierwsza. Czy coś się stało? Zapytała. Czy coś się stało? Milena nie od razu zareagowała na jej pytanie. Nadal wpatrywała się w Karolinę. I dopiero po kilku minutach odpowiedziała, że wszystko jest w porządku. W porządku, powiedziała dziewczyna. Skoro tak, to ja już pójdę. Tak się na mnie patrzyłaś, że myślałam, że coś jest nie tak. Proszę bardzo. Karolina wręczyła Milenie małą torebkę słodyczy i zniknęła za drzwiami. Przez cały dzień kobieta nie mogła znaleźć sobie miejsca, a w myślach odtwarzała tylko moment spotkania z Karoliną. Chciała zadać jej tyle pytań, dowiedzieć się czegoś o niej, ale była zbyt nieśmiała. Ale nie wnikać w duszę człowieka. Starsza kobieta przekonywała samą siebie. Jakie mam prawo pytać ją o jej rodzinę, o jej rodziców?
Przecież to niedozwolone. Milena przekonywała samą siebie przez kilka godzin, aż w końcu zdecydowała się zapytać Monikę o jej rodzinę. Była więcej niż pewna, że sprytna staruszka wsadziła nos w miejsca, których sama by się wstydziła. I miała rację. Kobieta wiedziała o Karolinie wszystko, a nawet więcej. I chętnie opowiedziała Milenie historię swojego ciężkiego życia przy filiżance herbaty. No to słuchaj, powiem ci wszystko, co wiem. Powiem ci wprost. Niczego nie będę ukrywać. Milena Monika zmrużyła oczy i zapewniła ją. Karolina jest sierotą. Jak tylko się urodziła, od razu trafiła do sierocińca. Nigdy się nie dowiedziałam, czy była przybłędą, czy nie. Powiedziała, że nauczycielka opowiedziała jej, jak jakaś kobieta znalazła ją na wysypisku śmieci. Paczka z dzieckiem była w śmieciach. Nie wiem, jak się tam znalazła. Nie wiem, ale fakt pozostaje faktem. Kiedy opuściła sierociniec, dostała pokój od państwa. Mały, skromny, ale jak to mówią, to małe miejsce. Kącik, jaki by nie był, to zawsze szczęście. Tak teraz żyje Karolina. Sama zarabia na chleb i nie jest od nikogo zależna. Taka dobra dziewczyna, aż nie do wiary. Ale tak się składa, że los pozbawił ją szczęścia. To, co usłyszała Milena, było DLA niej niepojęte. Kobieta nie miała najmniejszych wątpliwości, że Karolina jest siostrą Anny, a tym samym jej wnuczką. Ale jak to się stało, że trafiła na śmietnik? Co stało się potem na porodówce? Marta pojechała rodzić sama. Jej matka zaproponowała, że będzie jej towarzyszyć, ale odmówiła. Lekarz kazał mi przyjechać kilka dni wcześniej, zapewniała. Wszystko już załatwiłam. Nie potrzeba tam niepotrzebnych ludzi i wrócę do domu z dzieckiem. Nie martw się, mamo. Wszystko będzie dobrze. Ale Milena nie miała do tego serca. Jakby przeczuwała, że coś jest nie tak. Niepokój ustąpił dopiero, gdy Marta wróciła do domu z zawiniątkiem, w którym spała nowo narodzona dziewczynka. Babcia była przeszczęśliwa. Choć jej córka nigdy nie była prezentem i cechowała ją samowola i bezczelność, kobieta nie mogła uwierzyć, że Marta mogła wyrzucić własne dziecko na śmietnik. Gdyby miała szansę, dowiedziałaby się. Ale gdzie miałaby szansę? Nigdzie. Milena nie miała w życiu takich znajomości, a nie chciała nikogo wynajmować. Kobieta nawet nie dopuszczała do siebie myśli o powierzeniu spraw rodzinnych komuś innemu. To było zbyt osobiste i intymne, coś, o czym nikt nie powinien wiedzieć. A historia była nieskomplikowana, prosta jak trzy grosze, ale jednocześnie bardzo cyniczna i okrutna. Marta od najmłodszych lat z podziwem patrzyła na luksusowe życie, które nigdy nie było DLA niej dostępne. Z czarną zawiścią zazdrościła ludziom, którzy urodzili się w zamożnych rodzinach i w głębi duszy ich nienawidziła. Szczęściarz, nie mniej. Prychnęła, gdy zobaczyła, że ktoś ma coś lepszego. Pewnie daleki krewny z zagranicy. O takich rzeczach możemy tylko pomarzyć. W klasie Marty było kilka dziewczyn, których rodziców było stać na więcej niż innych, ale nigdy się tym nie chwaliły. Marta zauważała wszystko, w najdrobniejszych szczegółach i tylko zastanawiała się, dlaczego ja taka nie jestem, dlaczego nie mam tego wszystkiego. Lata mijały, dziewczyna dorastała, a zamiast studiować i coś w życiu osiągnąć, wplątała się w złe towarzystwo. Milena nigdy nie widziała przyjaciół córki. Od czasu do czasu oczywiście narzekała, że Marta późno wraca do domu. Nie masz wstydu ani sumienia, mawiała kobieta. Normalne córki o tej porze zostają w domu, odrabiają lekcje, a ty. Ale Marta po prostu jej odmachiwała. Nie chcąc wchodzić w konflikt z matką, wynajdywała różne wymówki, z których żadnej Milena oczywiście nie brała za dobrą monetę. Ale skandali z córką kobieta też nie chciała, więc przymykała na wszystko oko. I tak to trwało, aż Marta przyprowadziła obdukcję. Wtedy zaczęło się wypytywanie, co i jak, i kim był ten szczęściarz, który ją puknął. Ale kobieta oczywiście nie dostała odpowiedzi. To nie twoja sprawa, mamo. Marta warczała na nią za każdym razem, gdy Milena próbowała zapytać ją o ojca dziecka. Miałaś już swój czas, prawda? No to teraz ja też mam swój. Co ja mogę zrobić? Zostaw mnie w spokoju, jestem wystarczająco chora. Milena nigdy nie dowiedziała się, kto jest ojcem dziecka. W końcu odeszła od tematu, nie chcąc krzywdzić córki. A ojciec okazał się lokalną szumowiną, jedną z tych, z którymi Marta związała się DLA korzyści majątkowych. Ale korzyść była bardzo kontrowersyjna, a długi, nowe ciuchy i inne atrybuty luksusu, o których dziewczyna zawsze marzyła, imponujące. Ale jak miała o tym wszystkim powiedzieć matce? Nie mogła. A znając Milenę, dałaby córce prawdziwy popis za takie wybryki. Musiałam się jakoś z tego wykręcić. Ale jak?
Marta nie wiedziała. Wtedy Patryk, ojciec, zaproponował jej wyjście z sytuacji, co początkowo wzbudziło w Marcie obawy, ale zgodziła się. Co powiedział ci lekarz? Zapytał młody mężczyzna, gdy usiedli razem w przedpokoju. Powinnaś urodzić dwójkę dzieci, prawda? Marta dowiedziała się o bliźniakach niedawno, kiedy poszła do lekarza na zwykłą konsultację. Wiadomość była DLA niej kompletnym zaskoczeniem i szokiem. Panie doktorze, jak to możliwe? Zapytała. Nie stać mnie na dwójkę dzieci. Skąd ja wezmę tyle pieniędzy, żeby je wyżywić? Pójdzie pani do pracy, odparł ginekolog. A skąd ja je wezmę? Inni gdzieś biorą, a ty weźmiesz. Będziesz zarabiać pieniądze. Nie jesteś wyjątkowy. Podwieź swojego kolesia. Nazywam cię ojcem. Nic cię nie obchodzi. Masz mężczyznę. Nie masz dziecka z Ducha Świętego. Patryk od początku mówił, że nie będzie brał udziału w wychowaniu. Gdyby nie termin, Marta usunęłaby ciążę. Ale dowiedziała się za późno, kiedy już nic nie mogła zrobić. A gdybyśmy zaproponowali pieniądze? Patryk nalegał. Pozwól mi z nią porozmawiać. Kto mi odmówi? Zaproponowałem. Dziewczyna westchnęła. Nie chciała przyjąć odmowy. Ale pomyśl o tym, kto chciałby iść do więzienia z powodu jakiegoś nonsensu? Co więcej, gdybym nie była taka nieostrożna, wszystko można by załatwić legalnie. Muszę urodzić. Nie ma innej możliwości. Kiedy Patryk zaproponował, że weźmie jedno z bliźniąt DLA siebie, w głowie Marty pojawiła się myśl, że powinna być szczęśliwa. Ale po niemiłym spojrzeniu młodego mężczyzny zrozumiała, że nie potrzebuje dziecka, by cieszyć się szczęściem ojcostwa. Po co ci dziecko? Zapytała. Co zamierzasz zrobić z dzieckiem? Co cię to obchodzi? Młody mężczyzna warknął na nią. Mówisz, tak, tak, nie, nie, nie. Chcę jasnej odpowiedzi. Czy jesteś gotowa oddać mi dziecko, czy nie? Oczywiście Marta musiałaby zająć się obojgiem dzieci, a Patryk musiałby oddać dziecko nieoficjalnie, ale przyszła mu do głowy znacznie lepsza opcja. Damy położnej trochę pieniędzy. Ona zarejestruje dziewczynkę jako martwą, powiedział. Już to załatwiłem. Znam położną w szpitalu położniczym. Lubi zarabiać na tych planach. Da ci dziewczynę, a ty zabierzesz jedną do domu, a drugą przywieziesz we wskazane miejsce. Później powiem ci dokładnie, gdzie masz jechać. Zrozumiano? Słysząc słowa Patryka, Marta z przerażeniem uświadomiła sobie, że on sam nie chciał dziecka. Umówił się, że sprzeda je komuś innemu, żeby odzyskać pieniądze. Ale było już za późno, by się wycofać. Długi Marty musiały zostać spłacone prędzej czy później. Tylko gdyby wycofała się z umowy, byłaby zmuszona zapłacić w znacznie mniej przyjemny sposób. Zgodnie z umową, kilka dni po porodzie Marta zawiozła dziewczynkę w umówione miejsce. Ale kiedy Patryk przyjechał, dziecka już nie było. Masz mnie za głupca? Wrzasnął, łapiąc Martę w wejściu. Masz mnie za idiotę? Gdzie położyłaś dziecko? O czym ty mówisz? Dziewczyna zapytała ze zdziwieniem. Nie wiem, o czym ty mówisz. Zabrałem dziewczynkę tam, gdzie się umówiliśmy. Patryka ogarnęła niekontrolowana wściekłość. Młody mężczyzna był przekonany, że Marta go oszukała i sprzedała dziecko innej osobie. Dlaczego ta myśl nagle pojawiła się w jego głowie? Bo przecież nie mogło być tak, że zaprowadziła dziewczynkę w odpowiednie miejsce, a kilka minut później już jej nie było. Ten krótki czas uratował Karolinie życie. Był wczesny ranek, na ulicy nie było żywej duszy. Patryk celowo wybrał taką porę, by uniknąć przypadkowych świadków, ale przeliczył się. Los nie pozwolił mu ukraść niewinnego dziecka i okaleczyć je, by zarobić na nieszczęsnej dziewczynce. Przypadkowy mieszkaniec sąsiedniego domu robił tego dnia generalne porządki. Aby nie spóźnić się do pracy, od samego rana zbierała i wynosiła śmieci. Kiedy usłyszała płacz w jednym ze śmietników, była przerażona, a gdy zobaczyła dziecko owinięte w kocyk, natychmiast zabrała je do sierocińca. Marta natomiast miała znacznie mniej szczęścia. O ile w ogóle po tym wszystkim, co zrobiła, zasługiwała na jakiekolwiek szczęście. Patryk był tak wściekły, że przyszedł moment, w którym zupełnie stracił panowanie nad sobą. Rzucając się na dziewczynę, ścisnął ją mocno za gardło i nie kalkulował. Kiedy puścił jej ręce, z przerażeniem zdał sobie sprawę, że Marta nie żyje. Wytarł dziewczynę chusteczką, żeby nie było na niej śladów jego rąk, rzucił zdyszane ciało prosto w wejście i rzucił się do ucieczki. Nigdy go nie znaleziono. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Co za żal. Milena zawodziła na pogrzebie córki. Zamordowana i nikt za to nie odpowie. A Anna
została sierotą. Przynajmniej miała matkę. A teraz nie ma zupełnie nikogo. Dopiero po jakimś czasie kobieta inaczej potraktowała sierociniec Anny. Może lepiej nie mieć matki niż taką jak Marta. Powiedziała do siebie. A potem kliknęła się w język. Kobieta zdawała sobie sprawę, że jej córka z trudem potrafi właściwie wychować Annę. Sama starała się to zrobić jak najlepiej, ale jej się nie udało. To był los, że Anna Marta odziedziczyła jej geny, pomyślała Milena. Kobieta nigdy nie dowiedziała się, co stało się z jej córką. Ale Karolina. Milena była szczerze przywiązana do dziewczyny od pierwszego dnia, kiedy ją zobaczyła. I po tygodniu zdecydowała się na szczerą rozmowę, choć było to DLA niej bardzo trudne. Tak po prostu nie może być, wykrzyknęła Karolina po wysłuchaniu Mileny. Jesteś pewna, że się nie mylisz? Że jestem córką twojej Marty i twoją wnuczką? Jak mogłaś się pomylić? Kobieta załamała ręce. Skoro jesteś taką samą osobą jak ona, jak wrócimy do mnie do domu, zobaczysz moją Anię i będziesz przekonany, że mam rację. Nie będziesz miała żadnych pytań. Opuszczenie domu opieki nie było jednak takie proste. Karolina, która szczerze współczuła staruszce, uprzedziła ją o tym. I co robić? Pytała Milena. To prywatna instytucja, o ile dobrze zrozumiałam. Dlaczego nie mogę po prostu odejść? Jestem pewna, że twoja wnuczka zapłaciła dużo pieniędzy za to, żebyś nie wróciła do domu. Karolina westchnęła. Wiele osób tak robi, a ten dom opieki jest gorszy niż obóz koncentracyjny. Myślę, że sama zdajesz sobie z tego sprawę. Oczywiście, że tak. Milena, której bardzo imponował porządek i maniery panujące w tej placówce, była oburzona. Pomogę ci. Karolina zapewniła kobietę, która postanowiła wymknąć się w nocy przez okno. Gdy z wielkim trudem udało jej się zejść po prześcieradle, Milena zawołała Karolinę, by ta poszła z nią. Co się z tobą dzieje? Wykrzyknęła dziewczyna. Jeśli ktoś się dowie, natychmiast mnie zwolnią. Co ja wtedy zrobię? Chcesz całe życie pracować w tym piekle? Zapytała Milena. Chodź, zejdź na dół, chodź ze mną. Karolina miała naprawdę dość swojego otoczenia. Chciała się z niego wydostać, ale nie wiedziała jak. Po kilku minutach namysłu zaczęła schodzić z okna. Ale nie DLA siebie, tylko DLA Mileny. Co pomyślałaby Anna, widząc na progu swoją babcię zesłaną do domu piekieł? Bóg jeden raczy wiedzieć. A Karolina nie mogła pozwolić, by Milenie stało się coś złego. Nie sposób było przewidzieć reakcji Anny. Kiedy zobaczyła w drzwiach nie tylko swoją babcię, ale i jej dokładną kopię, zaniemówiła. Początkowo była pewna, że Milena właśnie znalazła podobną dziewczynę i przyprowadziła ją do domu, aby skonfrontować się z Anną. Kiedy jednak babcia zażądała od zaniedbywanej wnuczki opuszczenia mieszkania, dziewczyna nie była w nastroju do żartów. Dlaczego wyrzucasz mnie z domu? Wykrzyknęła z oburzeniem. Moją własną wnuczkę za drzwi? I to wszystko przez jakąś dziewczynę, którą znasz niecały rok? Wiesz, to już przesada. Przecież nie wyrzucam cię na ulicę. Milena odpowiedziała. Pójdziesz do mojego małego mieszkanka, które kupiłam specjalnie DLA ciebie. Możesz tam mieszkać jak chcesz. Nie obchodzi mnie, że jest spleśniałe. Nie obchodzi mnie to. Milena była tak wściekła na wnuczkę, która tak podle i niesprawiedliwie ją potraktowała, że nie tolerowała żadnych sprzeciwów. Kobieta była pewna, że Anna nigdy się nie zmieni. Dlatego zaraz po przeprowadzce przepisała testament na Karolinę. Kiedy Anna została sama, zrozumiała, jak bardzo się myliła. Stało się to pół roku po tym, jak babcia wyrzuciła ją za drzwi. Jak dziewczyna chciała nawiązać relacje z jedyną bliską jej osobą. I to nie z powodu pieniędzy, ale po to, by mieć z kim zamienić kilka słów i podzielić się najintymniejszymi sprawami, które nagromadziły się w jej duszy. Poczuła się nieswojo na myśl, że babcia nigdy by jej nie wybaczyła i nie zaakceptowała. Ale Milena nie chowała urazy. Z natury była kobietą bardzo życzliwą i wyrozumiałą. Nie potrafiła długo żyć z kamieniem na duszy. Kiedy zobaczyła, że Anna zmieniła się, dostała pracę i zaczęła prowadzić normalne życie. Milena była gotowa ponownie przyjąć ją do swojego domu. Jednak jeszcze przez wiele lat po poprawie stosunków w rodzinie, serce kobiety nie było na swoim miejscu. Martwiła się o swoje dziewczynki, że niby mają w życiu wszystko, ale brakuje najważniejszego. Milena chciała zobaczyć swoje prawnuki. Lata mijały, a ona była już bardzo stara. Bała się, że tego nie dożyje, ale jej obawy okazały się płonne. Anna i Karolina w końcu stanęły na nogi i zaczęły zajmować się rodziną. Obserwując je, Milena nie mogła się nimi nacieszyć. Miały takich dobrych mężczyzn DLA siebie.
aż chciało się na nie patrzeć, inteligentni i pracowici. Jej dziewczyny byłyby jak mur z kamienia wokół nich. Dopiero po dwóch ślubach, a kilka lat po nich na świat przyszły pierwsze prawnuki, Milena się uspokoiła. Teraz już nie mogła bać się o swoje piękności. Wszystko w ich życiu układało się tak, jak powinny, jak marzyły o tym one i ich kochająca babcia.